Ksiądz William spotkał się z Trzaskowskim, odwiedzili ośrodek dla uchodźców w Warszawie, zdjęcia. Ksiądz William w zawrotnym tempie podróżuje przez Polskę. Zaledwie w środowe popołudnie do mediów dotarły informacje o wizycie następcy brytyjskiego tronu w bazie wojskowej w Rzeszowie. Już pod wieczór ksiądz znalazł się w Warszawie, gdzie odbył spotkanie z prezydentem miasta Rafałem Trzaskowskim. Polityk oprowadził gościa po punkcie dla uchodźców przy ulicy Wolnoskiej. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Na oficjalnym profilu prezydenta Warszawy na Twitterze pojawiła się seria zdjęć upamiętniająca wizytę księcia. William rozmawiał z podopiecznymi ośrodka, robił sobie z nimi zdjęcia, a nawet skusił się na rundę tenisa stolowego z Trzaskowskim. Miałem dziś zaszczyt gościć w Warszawie jego królewska wysokość księcia Walii. Wspólnie odwiedziliśmy punkt dla uchodźców przy ul. Wolnoskiej. Dziękuję za wizytę, za zaangażowanie, za całe wsparcie okazywane naszym ukraińskim przyjaciolom, napisał pod zdjęciami z wizyty Rafał Trzaskowski. Na czwartek Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zaplanowała spotkanie księcia Williama z Andrzejem Duda. Przypomnijmy, na profilu księcia Williama i Katemi Dudletom pojawił się wpis PO Polsku. Poruszono temat hojności Polaków, foto.